No dawaj. Znaczy piętro, tak jakbyśmy chcieli umyć pod szkłem, bo czasami trzeba umyć, bo coś tam wcieknie. No nie pod tą szybą. Ja pierdziu! O, ale odejdź, bo jakby trzasło to, żeby ten... to jest, ta szyba jest nie do podniesienia. Tak, trzeba ją przesunąć, w ogóle cuda na kiju. Ty też chcesz? No to tata ci pozwoli. No spróbuj podnieść. To u taty. Tutaj podnieś, to. No. O, ciężko, co? Na drzwiach też spoko. No. Żeby sobie je zdjąć. No to teraz... O, mogę je zdjąć. Jakbym chciał. Mega. Za to sobie wytrzymać. Mega to jest. I gotowe. Fajne, bo zazwyczaj jak je trzymasz, żeby je założyć, to musisz mieć palce tutaj blisko, no nie? Tak. I ciężko ci jest tu się zmieścić z tymi zawiasami. A jak se tym chwycisz, wiesz tak, i se to podniesiesz, całe drzwi na tym jednym, no, no to już nie musisz tutaj palców wciskać. Tak. Sztos. Ha, 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 action jest super. Co byś mówisz? Martę podniosę. Do tyłeczka, tam tu. Jesteś nierówna. No, pracuję nad tym. Może brzuch. Nie, a jak mi zaszli, będę miała taką... A jak będziesz miała? A nie! To widzisz, to zasysa. Dla nauki! A nauki! Dla nauki! O, było trochę, ale za mało. Ty, Mikołaj, dla nauki! Dla nauki! O, bus. Ale wydaje mi się, żebyśmy poszli może do tego centrum ogrodniczego później, co? To będzie otwarte. Te schody też super. No, to tu jest dużo miejsca na ten schód, wiesz? No ja wiem, ale do kompostownika co? No kompostownika no. Super. To na pogrodzie nie będziesz chodzić taką ścieżką, bo to w kółko sobie robisz. No. Nie mam. Jest to jakaś ogrodu, aranżacja. Taki ogród wielki. No ale popatrzcie, tu jakby, popatrz, skarpę jak mamy na górze wyprostować, tutaj się nasadzić, to już mamy to, co tutaj idziemy. Do chodzenia, no. Do spacerowania. A tu fotowoltaika. To jest spoko. Ale one się tutaj nazywają, misiu. Jak coś się nam podoba, to trzeba po prostu zrobić zdjęcie. Ile mam zdjęć tego kapiasa, kochanie? No, prawda. I jak, Mikołaj, fajnie na rowerze? Chciałbym tylko pochwalić tych ludzi. Prawda. Czas do labiryntu. Mikołaj, gdzie ty jesteś? Ej! Tak. No i gdzie teraz? Tam? Idziesz za intuicją, Miki? Oj! To twoje czy moje lewo? Za pierwszym razem wyjdziemy praktycznie. No ja właśnie patrzę, co on robi. No, szaleje. O, tu są... A tam? No zamknięte. No. Uuu. Mikołaj, wyprowadź nas stąd. O-o. No, to teraz w lewo spróbuj. Ale pięknie, Mikołaj, o to chodzi w jeżdżeniu na rowerku. Łapie równowagę, w końcu mamy to. Ale że wiesz, że on to tak pięknie tutaj prowadzi. Tak. Idziemy za tobą, ty nas prowadzisz. A z Miki. Wyszliśmy. Teraz tędy. Okej. Okay. Popatrz, jaka tam jest, jakie tam jest iglo, o, Mikołaj. O, zobacz tutaj do środka. Wchodzimy? Tak. O, to wjeżdżaj. Ale trzad, można by tu było spać.
Fajne. I nic tu nie widać. No. Wow. Wow. Super, nie? To wchodzi. Wiki. Jesteś, uważaj. Widziałeś dziewczynkę? Chłopczyka, chłopczyka, przepraszam. Z czym zrobiłeś największy fuck up ever? Powiedziałam, dziewczynka to był chłopczyk. A no, najgorzej. Najgorzej, no. Przeprosiłam. Albo tak się bluzeczkę ułożyła, że myślałam, że to jest sukienka w tych okularach. Mało co widzę. Przepraszam. Niechcąco. O, popatrz, jakie kapelusze, Miki. Wow. Zobacz, ile kapeluszy. Widziałeś? Kraina kapeluszy. Zmieściłem się nawet. Zgadza się. No idziemy do tatusia, tak. No. Dobrze. Odwrotnie. Jest tak ciepło, że się w pale nie mieści. Ledwo żyję. Muszę ze ściągnąć to. Połowę ziomki. Dlaczego miały być niejadalne? No nie wiem. Miałeś rację. I jak te poziomki? Pewnie niedobre. Nie jest, Mikołaj. Koło mojej dawnej firmy tak właśnie rosły takie i one nie były dobre. To one nie mają smaku. O, zawód dnia dzisiejszego. Nie wszystko, kochanie, jemy, co rośnie. Gdzieś tam przy krzaku. W sumie z drugiej strony dziwne, żeby tutaj przetrwały. Chyba każdy wziął jedną. Pewnie rano było ich pełno. Zobacz, jest na plutę za ławką. Trudno. Na razie tylko moja. Trzeba byłaś pierwsza, która to zjadła. No, świetnie, jesteś nawet odważniejsza. Super. I wieczorem będę cała chora. Tam? Tutaj idziemy, bo tam po schodach nie przejedziesz ty. Musimy tam jechać, w tamtą stronę z powrotem. Napij się. Puszczasz mnie na minę. Malinę. Tutaj idziemy w prawo, Mikołaj. Tam są schody. Tutaj pójdziemy. Zobacz, jak rybki pływają. Te prawy wszędzie. To jest mój klimat. To taka żółta prawa, która się jeździ na taką. Dobrze, że Weszowi tam jest. Jak ci się podoba? Super. Bardzo przyjemnie. Tipi tam jest indiańskie. Tipi? No. O, jak fajnie, chłodniutko. Tak. Drzewa to jest taka cudowna rzecz, no nie? Tak. Daje tyle. Zakaz wycinania drzew, no normalnie. Chociaż z drugiej strony. Ale jesteś czerwony, Mikołaj. Idziemy na lody? Tak, mi się wydaje. Przecież patrz, jaki on jest czerwony. A przecież nic nie robi. Musimy stąd wyjść i pojechać, pójść tam. Musimy iść na to słońce, żeby iść na lody, bo lody są tam na końcu. Taka schodzenie w ogóle na obca. Dlaczego? Nie wiem, no jest taki. Niszczysz coś, czy. Czy po prostu ze skrzydła możesz zrobić? No akurat w tym ogrodzie skandynawskim może, wiesz, żeby nie rozpęknąć głazą. To może być, a ty myślisz, że jak rozpękają głazę? Dobra, idziemy na te lody, co? Tak, idziemy na lody. Idziemy na lody. Już ci wezmę rowerek. Gdzie idziemy?
usiąść tutaj, a może do cienia? Tutaj. A nie chcesz do cienia, tam jest gorąco. Chodźmy do tej budki. Tam gdzie karmiła Mikołaja. Dobry, spróbuj. Ja już prawie nie mam. Swój sobie próbuj. Ale tu jest dużo trawy. Właściwie to powiedzieliśmy, jesteśmy w ogrodach Kapia. Słuchajcie, to jest tyle inspiracji. Właściwie to jest niedaleko od nas, a można naprawdę złapać tyle różnych pięknych rzeczy. I teraz chcemy iść tam do centrum ogrodniczego, zobaczyć jak to wygląda. Ale muszę monitorować, Mikołaj, stop, bo tu jest pomost. Co tam jest? Idziemy tam? Uhuhu, jaki tunel! Uważaj! Słuchajcie, zasadziliśmy sobie to na skarpie, jak widzę, jakie to jest ogromne. Nie chcę się nie trzymać samostrzeli. Popatrzcie teraz w górę. Ale czadnie. No. Tak wiesz. Ciekawe, czy to się będzie trzymać. Wiesz, bo to jest tak wszystko połapane. Ale to jest, kochanie, to jest niecięte. Widzisz, że one nie są przycinane. One po prostu rosną, może dlatego są takie wielkie. Bo to przez jeden rok tak nie narośnie. No nie wiem. Ale to jest taki... Jakie to jest twarde. Ale to się rozrasta, tak mi się wydaje. Tą też mamy. Tej nie mamy. Ale to jest super, że one są różne. Patrz, jakie one są wielkie. Tylko ja bym chciała takie pióropusze pampasów. A tu są takie inne, bo każda jest inna, no nie? Tą trawę nie chodzi, tą zieloną. Piękna jest. A właśnie jakby tak zasadzić ją pomiędzy. Tak, tak, że ona by tak. Jest śliczna. Taka mięciutka, żeby się na nią położył, nie? Hej! Hej! Hejo! Hejo! Ha, ha. Hejo! Hejo! Widzimy małe przelupienko. Mikołaj znalazł okulary jakiejś dziewczynki. Widział, jak jej wypadały, ale ona akurat biegła już, bo ją zawołali i ona znikła już między trawami. Pampasami. I Mikołaj szuka teraz dziewczynki, która zgubiła okulary. Czuję. Czuję? Okej. Okay. I ma trop. Wyjdziemy na szczyt ogrodów. Hello. Hello. Jak tam? Tutaj jeszcze w życiu nie byliśmy, a tyle razy w ogrodach byliśmy. To jest takie skitrane przejście. My dalej szukamy właścicielki okularów. Bardziej zapominam, jak ona wyglądała. Ojej! No, to pamiętam trochę. Ale ja nie zwracałem tak uwagi. Skąd te mocha widziałem tam? O, tu to wygląda... Bajecznie, nie? Bajka, no. Szukajmy ją. Szukamy. Tam będę, mam oglądać. Każdy ma patrzeć w inną stronę, tak? Tak. Dobrze. My tam. Dobrze. Ale jesteś zdeterminowany. Jaka wielka ważka. Jezus, woda mi się chce tak pić.